temat efektywności fertygacji porozmawiam z panem Andrzejem Grendą z firmy Yara Polska. Panie Andrzeju, w dużych towarowych gospodarstwach sadowniczych systemy nawodnieniowe są w zasadzie pewnego rodzaju standardem. Jednak mam wrażenie, że nie wszyscy sadownicy maksymalnie wykorzystują możliwości, jakie niesie za sobą możliwość podawania nawozu razem z wodą. Jak efektywnie wykorzystać możliwości fertygacji? Tak, zgadzam się, że w dużych towarowych sadach i gospodarstwach o pewnym poziomie agrotechniki właściwie standardem jest nawodnienie. I coraz częściej, coraz więcej osób pyta się o możliwość prowadzenia składników pokarmowych z wodą. Ten system nawożenia nazwany jest fertygacją. Pyta się Pani o efektywność, jak efektywnie prowadzać. Według mnie bardzo ważną rzeczą jest regularność prowadzenia dawek i składników pokarmowych. Yara Poland od pewnego czasu oferuje programy do fertygacji, biorąc pod uwagę główne gatunki sadownicze, i tam jest kluczem do uzyskania efektywności jest właśnie regularne wprowadzanie odpowiednich dawek składników pokarmowych, biorąc pod uwagę daną fazę rozwojową. Mhm. Jakie inne korzyści daje fertygacja? Korzyści, które obserwujemy, jeżeli chodzi o nasze badania, w których badamy to zagadnienie, to na pewno poprawa wielkości plonu, ale przede wszystkim tutaj należy podkreślić jego jakość. Na przykład w przypadku upraw ziarkowych obserwujemy wzrost wielkości owoców, wzrost wybarwienia. Mhm. Są głosy, że nawożenie poprzez fertygację jest nieco droższe. Czy faktycznie jest taka duża różnica w cenie, czy jest to relatywne? To znaczy, na pewno trzeba podkreślić, że jakość nawozów używanych do tej techniki nawożenia musi być lepsza niż jakość nawozów standardowych używanych posypowo. W związku z tym, skoro jakość większa i pewna czystość tych produktów, w związku z tym ta cena jest troszeczkę droższa. Natomiast na pewno należy podkreślić jedną rzecz, że stosując, tak jak powiedzieliśmy wcześniej sobie, regularnie tą technikę, producenci osiągają wymierne korzyści. Także myślę, że tutaj biorąc pod uwagę końcowy bilans czy analizę zysków i strat, myślę, że ta technika wychodzi dosyć pozytywnie, jeżeli chodzi o zyski. Mhm. Czyli reasumując, od czego zależy efektywność fertygacji? Reasumując, zależy na pewno od regularności, czyli od konsekwencji, czyli wprowadzania dawek składników pokarmowych w trakcie wegetacji regularnie. Na pewno też zależy od zastosowania odpowiednich nawozów, które składem będą dopasowane do odpowiedniej fazy rozwojowej. Dziękuję bardzo za rozmowę.